Przyznaj się, miałeś kiedyś taką sytuację, że miałeś jakiś model i chciałeś na nim przesunąć konkretną krawędź, a może po prostu wierzchołek, ale nie były one zgodne z żadną osią X, Y ani Z, i wtedy pojawił się ten problem, że musiałeś no, wysuwać to, a potem spróbować na oko trafić, żeby to było w jednym miejscu. Być może nawet próbowałeś zobaczyć, czy pod jakimś kątem to dobrze wygląda. Próbowałeś zaznaczyć kilka z tych ścian i je jakoś przeskalować w jednej osi, żeby wyrównały się ich pozycje, ale wiedziałeś, że to nadal nie jest takie rozwiązanie, jakie powinieneś zastosować, co trzeba zrobić, a no, trzeba zobaczyć, czym jest Vertex oraz Edge Slide. Zaczniemy od Edge, a, czyli slajdowania krawędzi. Zaznaczyłem sobie jedną z nich i mogę skorzystać z wyszukiwania. Mogę skorzystać z klawisza Ctrl E, a mogę też po prostu nacisnąć prawy przycisk myszy. W każdej z tych metod i tak chcę zjechać do opcji, która nazywa się Edge Slide. Musimy ją tu tylko znaleźć, o w tym miejscu i już możemy przesuwać naszego Edge'a gdzie tylko chcemy. Jeśli byśmy mieli z kolei wierzchołek, to możemy napotkać właśnie na taki sam problem, jaki przed chwilą opisałem. Ale tutaj Edge Lite już nam nie pomoże. Nie możemy z niego skorzystać. Co wtedy? Wtedy wciskamy Ctrl V i znajdujemy Slide Vertices. I możemy po płaszczyźnie przesuwać naszym wierzchołkiem. Tylko kiedy byśmy chcieli najechać takim wierzchołkiem na jakiś inny, często chcielibyśmy je połączyć. Ale o tym zapominamy i gdy... Zaznaczymy jeden z nich, wciśniemy G i zaczniemy przesuwać, to nadal będą tam dwa różne. Oczywiście możemy wtedy wszystko zaznaczyć i możemy nacisnąć spację, wybrać Merge by Distance. I jak zauważysz, wszystko się bardzo ładnie przestawi. Natomiast jest jeszcze metoda, którą możemy łączyć automatycznie takie wierzchołki, ponieważ na przykład szykujemy się na bardzo długie pracowanie na takim meszu i chcemy od razu widzieć prawidłowy efekt. Co robimy? Rozbijamy listę po prawej i tutaj w zakładce Tool wybieramy w Options Auto Merge. On posiada ustawienia, z jakiego dystansu będziemy coś jeszcze łączyli, ale one nam wystarczą tak, jakie są i w tej chwili wystarczy, że zaznaczę wierzchołek, naciskam Ctrl V, wybieram Slide Vertices i ten wierzchołek sobie przesunę do jakiegoś innego. Gdybym teraz po przesunięciu nacisnął klawisz G, żeby go przesunąć, to zobaczę, że poprawnie mi się one połączyły i jestem w domu. Wszystko jest gotowe. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, koniecznie daj łapkę w górę, prześlij go swoim znajomym i jeszcze mała reklama ode mnie. Jeśli interesuje Cię na przykład programowanie albo tworzenie gier, być może Java, być może Python, to zapraszam Cię na kanał Kreatywny Koder, który też jest przeze mnie prowadzony a tymczasem żegnam się do usłyszenia.